aktualne numery telefonów. I to jest kemping w Tylawie. Dyrymak polecał nam ktoś na Facebooku, więc podjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Podejdę zobaczyć, czy jest jakiś cennik, albo czy coś w ogóle tam jest, żeby się dowiedzieć, jak to teraz wygląda w sezonie. Ktoś się na Facebooku polecał nam kemping w Tylawie, żeby podjechać i zobaczyć i pokazać. Dziękujemy bardzo za polecenie. Podjechaliśmy, faktycznie bardzo fajne miejsce. Dużo zielonego, cisza, spokój. Ceny, jak widać, faktycznie są niskie. Także rzeczywiście warto sobie tutaj podjechać, jeżeli ktoś szuka ciszy i spokoju, oderwania się od zgiełku. To faktycznie jest... O matko, jaka wielka jaszczurka. Mnie przestraszyłaś, ty gagatku, ty. Jaka tłusta. Tak więc, jeżeli ktoś ucieka od zgiełku, to fajne miejsce, faktycznie, dzięki za polecenie. No i wbijajcie. Cisza, spokój, chill out. I kilkaset metrów dalej, w zasadzie kilkaset metrów odjechaliśmy, nie? Kawałeczek, dosłownie kawałeczek, no powiedzmy kilometr. Jest... Nie, nawet kilometra nie było. No, kilkaset metrów. Naprawdę kawałeczek. Jest miejsce biwakowania Stasiana, bardzo fajne, bardzo się nam spodobało, więc zawróciliśmy, żeby tutaj się zatrzymać. Tutaj jest droga. I zaraz zjazd z drogi. Tak. Tu jest taki parking, biwakowe. Gdzie my sobie stanęliśmy normalnie, no i tutaj jest całe to miejsce do biwakowania. Tak, i to jest w ogóle taki większy parking, jakby się chciało. I tu jest właśnie dodatkowo taki... rekreacyjne takie. Tak, nawet tak. Jest, że jest monitorowany. Miejsce mamy na ognisko. Dużo ławeczek, nie, bardzo fajne. Nawet jest chyba do przywiązania konia też. O, i tu jest jakieś oczko wodne, jakiś magiczny ten. Oczko wodne. No i zobaczymy oczko wodne. Nawet... A, i oczko jest za tym, za barierką. Takie, może być, że to jest takie oko chyba raczej. Źródełko, może takie. Płazy. No, tak. A, z taką tą wodną, taką zieloną rzęsą. Rzęsą, fajnie. No, bardzo, wszystkie gady płazy. Bardzo fajne miejsce, kurczę. I za darmo. No za darmo. Cisza. Przyjemnie, ekstra. To leśnictwo Dukla sprezentowała. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. No i tak wygląda ze strony oczka. Tak, jeszcze pójdziemy tam chyba pod tytę. Można tam sobie usiąść. Ładnie staną. No, wychodzi się ze ścieżki prosto na jeziorko. Więc trochę tutaj pan mógł pomyśleć. Co robi? Stanął i poszedł na szlak pewno. To tak, dopiero z uwagi, że jest. No. Standardowo, w skrócie nie robić chlebu. Tak, i wszędzie prawie jest drewno naszykowane, czyli ktoś tu oto dba i szykuje drewno, bo jest. Tak, no żeby wie, żeby ludzie na dziko nie targali, nie lasu, nie. No właśnie fajnie, bo super. Masz stoliczki, w cieniu sobie
zjeść, odpocząć. Nie, no bardzo fajne. Kurczę, chyba najfajniejsze miejsce, jakie na razie trafiliśmy, to w zasadzie to. I to przez przypadek. Przez przypadek zupełny, bo my akurat pojechaliśmy do tego Drymaka zobaczyć, a to przez zupełny przypadek trafiliśmy. Kontenerki na śmieci, toj, toj. Tak, toaleta jest. Wody jedynie chyba nie ma. Tak, właśnie, nigdzie. Ewentualnie jeszcze możemy zobaczyć, co jest tam tutaj w tym drewnianym, co tam koszy jest. Na śmieci. A jakieś desegregacji może tak, kosze. Tak, kosze na śmieci. Zaraz podejdziemy zobaczyć. Znaczy jedynie, że chyba nie ma wody. Tak. No i takie domki w zasadzie są dwa. Dwa zakryte i tych niezakrytych jest jeszcze kilka miejsc, także... Kilka, tak, takie tak, i palenisk, nie no, rewelacyjne miejsce, naprawdę. Cisza, spokój. Znaczy no oczywiście, jeżeli ktoś szuka ciszy i spokoju, bo tak to generalnie to za dupie, nie? Ale o to w tym chodzi. Tak, ale naprawdę jest bardzo tak, przyjemnie. I tam idzie jakaś ścieżka edukacyjna, jest znak tamtędy. To może ten pan z Warszawy, co nieładnie zaparkował, poszedł się mu doedukować na ścieżkę. No to zaraz ten, zobaczymy, co jest na planie. To chyba jest ścieżka. Właśnie jak idzie. Może tak być. Tak, no i pełno tych miejsc. No, paleniskowych takich, super. I widać, że ludzie korzystają, bo tu. Tak, wszędzie jest nadpalone. Nadpalone, więc. Tak, no tu kosze są na ścieżce. A i tak, tu są kolejne kosze. Czyli faktycznie wody chyba nie ma. To jest jeszcze troszkę minus. Trzeba po prostu na krótszy postój. Na taki. Trzeba po prostu mieć swoją wodę, tak. No tak, i tu na mapce, gdzie jesteśmy. Syndranowa, rezerwat, Tylawa. Tak, i tu też pola są tak różne zaznaczone. Czyli my jesteśmy gdzieś tutaj, o tu dokładnie, Stasiano jest zaznaczone. Czyli przy Daliowej, o tu jak jechaliśmy właśnie z... A nie, do Daliowej jedziemy, bo my jedziemy z Tylawy. O, i tu byliśmy właśnie na tym Drymak. No tak, no tu Stasiana, tu masz. Czyli byliśmy tu Drymak i przejechaliśmy kawałeczek, teraz Stasiana. Czyli teraz będzie rezerwat, no tak, bo my jedziemy na Daliową, się, tak. Zaczyna już się rezerwat. I później są Jaśliska, ale my odbijemy sobie na Królik Szlaki Polski. Szlaki konne nawet są zaznaczone. Chatka studencka w Zynderanowej. Tak, chatki studenckie też tutaj są w kilku miejscach, to też można sobie w tych chatkach stawać. Jeśli ktoś właśnie chce się zatrzymać i w zasadzie sobie pospacerować po szlakach, no to miejsce naprawdę wydaje się przyjemne. No, no dobra, to my lecimy dalej do Daliowej szlakiem drewnianych cerkwi. I z tej strony jeszcze wygląda to tak, naprawdę super miejsce, także bardzo polecam. Może jeszcze pstryknąć fotkę tutaj. Z tej strony to wrzucimy na Instagram. O, na końcu pola. No za tymi domkami. Za domkami znaleźliśmy potoczek. I z tego co widzimy, to tutaj chyba stąd osoby, które się zatrzymują, sobie biorą wodę. Bo jest zrobione tama taka prowizoryczna, żeby spiętrzyć trochę wodę. Dodatkowo jest tutaj pień. No, prawda. Tak. Zdecydowanie tak jest. To chyba jakiś ogórek. Jest pieniek. O tak. Ogórek no, jest, ktoś tak zostawił. Czyli jest takie, porobione są takie spiętrzenia wody, żeby sobie właśnie można nabrać tą wodę do umycia się chociaż, czy umycia naczyń. No tak to wygląda. Myślę, że tu woda z potoka i tak może być czystsza niż nieraz jak się bierze gdzieś z ujęć tak, nieznajomego takich jęka, miejskich. Podejrzewam, że i tak może się okazać, że woda jest znacznie czystsza. Tu nawet schodki takie są zrobione. O, tak to wygląda. Nawet nie taka zimna. Nie no, miejsca fajne, naprawdę fajne.
Tak, czyli cerkiew jest na tyłach czyjegoś domu. No i ciężko rzeczywiście trafić dojście do niej. To zaraz tam pokażemy z głównej ulicy, jak to wygląda, jak już trafiliśmy i wiemy. To też ktoś ma... A, tu cmentarz. A, cmentarz, tylko bardzo taki dziki, bardzo niewiele jest pomników. No i tak wygląda zaplecze, czyli tam jest cerkiew, tu jest po prostu czyjś dom i tu jest droga, którą się do tej cerkwi dochodzi. Żebyście widzieli, jak to wygląda w realu, bo to zawsze ktoś robi zdjęcia, dobrze skadruje, wszystko jest pięknie, a potem na żywo z ukitu. No to właśnie tu na żywo jest tak, no trochę średnio zaniedbana, bardzo jest ta cerkiew. Znaczy kształt i ten miała bardzo ciekawy, więc gdyby była zadbana, ładnie utrzymana, to byłaby super, tylko widać, że jest pozostawiona sama sobie. Tak, no, wychodzisz typowo na czyjeś podwórko, wręcz na czyjś wychodek, więc... No i tutaj jest właśnie droga, którą się dojeżdża. A to wszystko nagrywałeś. Tak. No i tu, o, już wyje nasz samochód, no i my sobie stanęliśmy po prostu wzdłuż. Bo nie wiedzieliśmy, jak trzeba wjechać. Dobra, idziemy do auta, bo zaczął wyjść. Zostawiliśmy otwarte szyby. O, ten na kładzie ktoś wjechał i otwarte szyby i nawet się włączył. Dojechaliśmy do miejscowości Króli Polski. Mamy kolejną drewnianą cerkiew, bardzo ładną. Zaraz podejdziemy bliżej. Tutaj jest duży parking. I tu jest chyba kościół, bo są krzyże, więc... Więc tak, więc tam jest chyba kościół. Sobie stanęliśmy, jest bardzo duży parking. No i idziemy do cerkwi, bo wydaje się, że chyba są otwarte drzwi i pewnie są jakieś kraty, więc można sobie zobaczyć. Zrobimy kilka zdjęć. I idziemy do środka. Są kraty w środku, więc można sobie wejść fajnie. Zobaczymy, czy cokolwiek będzie widać. A na podglądzie nawet nieźle widać, ale dużo. Znaczy tak, w środku to nie wygląda jak cerkiew. Znaczy, wygląda jak taka cerkiew prawosławna bardzo, nie? Nie jest taka grekokatolicka, tylko taka... Mi kościół przypomina bardzo. Tak, i trąca jakoś... kościołem, no. Takim górskim, małym kościołem. Tak, tam u góry są te takie baryłki, takie typowo prawosławne. Jakoś nie tak. Tak, ale nie wygląda w środku jak pozostałe cerkwie. Jest jakiś zaszyk pamiątkowy? Tak, księga. A, księga, odwiedź. Dobra, wpiszamy się. Jakie fajne tajemnicze schodki z takim malutkim tajemniczym wejściem. Organy mogą być na górze. Organy. No może tak być, jakieś plumpadło. Faktycznie. Dobra. No tak, dookoła jeszcze idziemy. Nie, jest bardzo ładna, naprawdę. Tak, tylko... Tak. Znaczy środek, nie, środek jest tak. O, tam mają jakieś... O, dookoła tak średnio. Jakoś nie grzeszna, to cię zamknę w tym małym domku. Dobra, czyli chyba z drugiej strony się chyba... Albo w ogóle się bardziej... Albo po trawie? Ale tak, kurczę, po trawie to tak głupio. Po trawie? Nie masz innego. No dobrze.
Faktycznie, no dobra, to idziemy po trawie. I takie ładne kamionkowe zrobili podejścia, takie chodniczki mogli zrobić dookoła, takie chodniczek. No dobra, to idziemy po trawie. Tak, no to co, że jest w ogóle dobudowane, zmurowane z kamienia. Nie, ale naprawdę bardzo ładne. Myślałam, że w Daliowej będzie ładne. A to się okazuje, że w Króliku, tak. O, mogliśmy nie tam. O, zobaczmy, co jest za górką. Zabrać króliczka do króliczka. No, za górką nie ma nic, a tak apetycznie wyglądało. No, za to widok może być fajny, fajny ten kadr. Bardzo ładne, nie? Stół ofiarny. Stół. Nie, ale naprawdę fajne. Także z tych wszystkich, które odwiedziliśmy, to w zasadzie ta na chwilę obecną jest najfajniejsza. Także polecamy. Wracamy do auta i jedziemy do Rymanowa Zdroju. No. Dojechaliśmy do miejscowości Bałucianka. Tutaj pod Cerkiem jest bardzo kiepski dojazd. W zasadzie to jest tylko taki wąski paseczek tutaj asfaltu pociągnięty. No tam wzdłuż można pola stanąć. Znaczy tak, wzdłuż drogi, tylko że no droga jest wąska. Osobówką nie ma problemu, ale z tak, przyczepą... kamperem albo z przyczepą tak, to szerokim problem, czymś. Zwłaszcza, że tu w pewnym momencie tak bardziej pod górę się jedzie. Więc no, mogłoby być problematycznie, żeby tu tak, dojechać tutaj. Tak, tu będzie problem, żeby dojechać, także trzeba mieć to na uwadze. Tu, bo tu droga chyba idzie też tutaj wzdłuż. No i że można tamtędy sobie wjechać, jakby wyjechać tą samą, tak? Tylko no zestawem to... No i już wyjesz, no. No się zamyka słowo. Zbyt mądry, dobra. Tak, no. I tutaj mamy cerkiew kolejną drewnianą w Bałciance. Bardzo nas rozbawiła nazwa miejscowości. Pozdrowienia dla osób z Bału. Tak, jesteśmy z Łodzi, więc każdy, kto miał cokolwiek do czynienia z Łodzią i z Bałtami, to wie, o czym mowa. Więc miejscowość Bałcianka i drewniana cerkiew. Pewnie się nie da zajrzeć do środka, bo drzwi są zamknięte. Wszystkie są prawie pozamykane, tak. Jakbyśmy czasem... w niedzielę typowo jechali, to może większa szansa by była, że większość byłaby otwarta. A nie, bo oni też otwierają, robią msze i zamykają. No. Czasami ta w Chyrowej jest otwarta, właśnie dalej są kraty. No i to przed chwilą, co byliśmy w Króliku, no to też była otwarta. Dobra, Michał zrobi parę zdjęć i podejdziemy, przejdziemy się dookoła. O, a tutaj zaraz przy samej cerkwi powstaje, jak mówi tablica informacyjna, wiata turystyczna. Powiatowy inspektor nadzoru gmina Rymanów, bla bla bla. Tak, czyli tu będzie wiata turystyczna, czyli będzie można sobie najprawdopodobniej usiąść odpocząć. Pewnie i to jest przy samej cerkwi, o, bo tu jest tak, wiata, dróżka cerkwią. I tu jest cerkiew. Także fajnie, jak skończą, wybudują, to będzie tam fajnie. Jest, tak. No tak. Jak ktoś lubi zapach takiego świeżego drewna, ja na przykład nie znoszę, a Michał lubi taki zapach tartaku, więc można się rozkoszować przy herbatce. Za krzaczkami cmentarz. Z tyłu cmentarz. No to tak, no i tu właśnie, przy cerkwi. No tak, no i tutaj właśnie ten dojazd. No dojazd jest taki kiepski. Ale sam samochodem bez problemu, tylko gorzej... No tak, ale z przyczepą tak, to... Tak, z przyczepą zapiętą no nie, to no, już... z przyczepą byśmy się nie władowali. Tak. Bo... Ogólnie lepiej tutaj właśnie przyczepę sobie zostawić i krążyć samym samochodem. Po tych miejscowościach. Dobra, idziemy dookoła jeszcze się przejść. No fajna, przyjemna. Co, no muszę przyznać, że jak na razie to ta z Królika była najf... Ale śmieszne kwiatki. Nawet jest wychodek. No, to sobie szczepiło. Bardzo... Ale walnęli wejście, Jezus jaki Maria. Dzwon jaki masz dzwon mają kozacki. No bo to jest ten na dzwonnicy, to taki... No, no. To jest dzwoneczek. Dobra, i z tej strony wygląda to tak. Pewnie zdjęcia będą ładniejsze, więc w przebitce dam zdjęcia, bo Michał pstryka. No, a tylko telefonem. To jest jakieś dziwne wejście i stary, zabytkowy dzwon.
przerzucimy okiem, czy na pewno nie jest otwarta. Może czasem się zdarzyć. Raczej nie, ale jeszcze, no już, żeby nie było, to naciśniemy klamkę. Oficjalnie naciśniemy klamkę, tak jest. Naciskamy wszędzie. Ostatnio w Chromie właśnie było zamknięte, ale może przez te... Tak, przez te... O, wodzie, no. Anteny satelitarne. No, cerknij. Może Wi-Fi rozpowszechnie. Dobra, lecimy dalej. No to teraz już lecimy serio do Rymanowa. Nie, już, jeszcze nie wiadomo. Już chyba nie powinno nic być ciekawego po drodze. Ale bałucianka nas skusiła swoją nazwą. Rodowici łodzianie, musieliśmy tu przyjechać. No. No faktycznie w rzędach drut. No w kwestii niemiłych przygód. O, aż tak niemiłych. Tak. No w kwestii niemiłych przygód, bo nie zawsze wszystko jest super. Jak nie jest super, to my też to zawsze staramy się pokazywać. To na przykład sobie upieprzyliśmy pokrywę od silnika. Niestety na nasze... Łamaliśmy ją całą. Mamy taki typ samochód, limuzyna, która się niestety, sedan, się tutaj średnio sprawdza. No ale cóż, tak wyszło. Także sobie upieprzyliśmy pokrywę od silnika. Będziemy musieli to jakoś na zipy połatać. Chcesz jeszcze iść do dzwona? No bo tam jest ten taki mały, a potem taki duży na murku stoi. Nie, tak? Chcesz tam iść? Dobra. No nie, jakoś nie planowałam. Jedziemy do Rymanowa, bo nie dojedziemy.